sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. To tu, wierny głów, dużo więcej niż stu. Porażka to dużo więcej niż ból. Twierdza to sławek, dużo więcej niż mur. Anvil, dużo więcej niż klub. To tu, wierny głów, dużo więcej niż stu. Porażka to dużo więcej niż ból. Twierdza to sławek, dużo więcej niż mur. Anvil, dużo więcej niż klub. W dłoni szal, śpiew na ustach, konkret. Setki złotych i godzin ultras formy. Jaki szósty zawodnik roku, gramy w pierwszej piątce. Anwilowcy razem jeszcze głośniej. Proste, zaczęła mecz, białoruska krew. To ja go skończę for the win jak Jeff. Na sektorze jedna rzecz, dalej na deskach leż. Jak nie gryziesz parkietu, oblałeś ten test. Dycha na plecach i serce rośnie w oczach. Jeśli El Profesor, to dom ze złota. Pomin to miejsce jak presji nie chcesz. Lub zostaw serce na parkiecie za wieczny respekt. Zahartowani na dymrat, skazani na mistrza. Na wyjazd ze granicami ambicja. Oprawy to misja, pod dachem kolejny totem. Wczoraj głodni zwycięstw, dziś nienasyceni złotem. To tu, wierny głów, dużo więcej niż stu. Porażka to dużo więcej niż ból. Twierdza to sławek, dużo więcej niż mur. Anvil, dużo więcej niż klub. To tu, wierny głów, dużo więcej niż stu. Porażka to dużo więcej niż ból. Twierdza to sławek, dużo więcej niż mur. Anvil, dużo więcej niż klub. Ta presja to przywilej, a nie ciężar złota. Ich obsesja w oczach, gdy nie płynie pot za kontrakt. Mocna kontra dla tych, kto są tu dla zdjęć na pokaz. Jeśli się nie cofasz, to dostajesz cześć na blokach. Ha. Pamiętasz jak 9-3, 9-3. Kogut, głodny gry, młyn wył jak zły. A my w nim jakby w hipnozie. Pierwsze srebro i łzy, pierwszy jersey na torsie. Dwunastką dumnie świecił na ojce, a Andrzej dał mi swój dzień po pierwszym mistrzostwie. Wciąż tu jestem, trzymam zęby na oścież. Mów co chcesz, jednogłośnie najlepsi w Polsce. Mów co chcesz, dla was to Excalibur, zmierz kaliber. Trzy dekady, pierwszy garnitur, czas płynie. Wielki Anvil nigdy nie zginie, jak etiuda Chopina, gdy staje w ogniu i dymie. To tu, wierny głów, dużo więcej niż stu. Porażka to dużo więcej niż ból. Twierdza to sławek, dużo więcej niż mur. Anvil, dużo więcej niż klub. To tu, wierny głów, dużo więcej niż stu. Porażka to dużo więcej niż ból. Twierdza to sławek, dużo więcej niż mur. Anvil, dużo więcej niż klub. Ja jak Van Dijk na czapach latam, tagi na mapach, a tam wlepki. A format jakbym brał ich na plakat, flagi na hakach. Punktują jak Henryk Wardach i podaję jak Rstycinfo w wyjazdach. Będę chaos sprawdza, uwalnia gardła, naraz cała gwardia. MVP jak Krupalia. Stra grać tam, gdzie biała armia i złote ego. Dlatego nie zmieniamy frontu jak Alan Grego. Hala mistrzów jak Jalapeno, jak Sarajewo. Jak powiedz im Sejt, jak Gryszczuk do Olszewskiego. Więc ziom, walcz zanim wyjmiesz Nike z torby. Wtedy dostaniesz wsparcie jak Ajki Korbi. Możesz liczyć na popis sił jak Otis Hill. Głęboki sznyt w nim, złoty rysopis chwil. Mielcar, gaber jak szukasz nauk z porażek. Weź nanieść graber na puchar. Był tu Wrocławek. To tu, wierny głów, dużo więcej niż stu. Porażka to dużo więcej niż ból. Twierdza Wrocławek, dużo więcej niż mur. Anvil, dużo więcej niż klub. To tu, wierny głów, dużo więcej niż stu. Porażka to dużo więcej niż ból. Twierdza Wrocławek, dużo więcej niż mur. Anvil, dużo więcej niż klub. Sportowe emocje zapewnia Anvil, producent nawozów azotowych Canvil z magnezem i Canvil S z siarką. Halo, halo, dobry wieczór. Już za chwilę przeniesiemy się do Kaledonii, do Szkocji dokładnie, gdzie drużyna Anvilu Włocławek rozgrywać będzie drugie spotkanie tegorocznych rozgrywek FIBA Europe Cup. Ze studia we Włocławku
kłania się nisko Krzysztof Szaradowski. Mam nadzieję, że nasze łącze będzie dobrze pracować i że będziemy mogli przekazać Wam tutaj relacje z tego wszystkiego, co dzieje się podczas tego pojedynku rozgrywanego niedaleko Glasgow. Anvil Włocławek pojechał w najsilniejszym zestawieniu. Włocławianie zagrają w składzie Amir Bell, Jakub Garbacz, Tanner Groves, Janary Joesar, Mateusz Kostrzewski, Kamil Łączyński, Luke Petrasek, Wiktor Sanders, Jakub Szenk, Filip Siewruk, Igor Wadowski i Kalif Young. Trenerem oczywiście Przemysław Prasunkiewicz, jego asystenci Grzegorz Korzan i Piotr Blechacz. Drużyna gospodarzy, drużyna Caledonia Gladiators zagra w składzie Faro, Ali Chodzić, Oscar Baldwin, Johnny Bonian, Ian Dopes, Kali Jimenez, Kyle Johnson, Michailo Jovicic, także zagra w drużynie szkockiej Kyle Johnson, także Frazier, Malcolm Clifton, Moore i mamy także Lukasa Palyzę oraz Patryka Wellana. Już za chwilę pierwsza piłka powędruje w górę, już za chwilę pierwsze koszykarskie emocje dzisiejszego wieczora. Mam nadzieję, że będziemy mieli tylko i wyłącznie pozytywne informacje tutaj, które docierać będą do nas ze Szkocji. Pierwsza piłka już za chwilę powędruje w górę. Już za chwilę będziemy mieli tę pierwszą piłkę przez sędziego wyrzuconą. Ja zerkam jeszcze tutaj na trenerów drużyny gospodarzy Gareth Murray i Daryl Wood. Oni będą tutaj dzisiaj prowadzić drużynę ze Szkocji. Drużynę, która przystępuje do tego dzisiejszego meczu z kompletem punktów, bo w pierwszym meczu pokonała rumuński zespół BC Sibiu i co ciekawe jest liderem naszej grupy. Tego się chyba nikt nie spodziewał. Tymczasem mamy nadzieję, że dzisiaj zespół włocławski odniesie pierwsze zwycięstwo w tegorocznych rozgrywkach FIBA Europe Cup. Zespół włocławski dzisiaj tutaj wspierany przez ponad 60-osobową grupę kibiców w hali tutaj w Szkocji, położonej niedaleko Glasgow, tak jak mówiłem, odniesie pierwsze w tym sezonie zwycięstwo. Było bardzo blisko tydzień temu, zobaczymy jak będzie tym razem. Wiem, że niektórzy z Was będą próbowali sobie mój komentarz dopasować do tego wszystkiego, co dzieje się w hali i co śledzą na YouTubie, więc tych kilkanaście sekund tutaj opóźnienia trzeba będzie zatrzymać jedną bądź drugą transmisję, bo wiem, że często trudno jest to zsynchronizować, ale podpowiadam, że zatrzymując w przypadku, jeśli macie obraz szybciej, te transmisje na YouTubie można sobie dopasować. Te dwie transmisje, przypominam tylko o takiej możliwości, bo wiem, że niektórzy z Was z tego korzystają. Ale już przenosimy się na parkiet, już przy piłce są koszykarze gospodarzy grający dzisiaj w białych strojach. Anvil w tych swoich nowych strojach wyjazdowych, w bardzo ciemnogranatowych ze złotymi napisami, jako że są Włocławianie mistrzami FIBA Europe Cup, no to właśnie w takich strojach występują. I pierwsze punkty dla drużyny gospodarzy zdobywa Fachro Ali Chodzić. 2-0 prowadzi więc zespół Caledonii z drużyną Anvilu Włocławek. A my już mamy nadzieję, że w tych kolejnych akcjach zespół włocławski będzie te punkty zdobywał i że w tych kolejnych akcjach to Włocławianie będą lepsi, skuteczniejsi i będą sobie lepiej na parkiecie radzić. Petrasek wchodzi tam na kosz. Jest ta piłka jednak zabrana przez drużynę włocławską po niecelnym rzucie i będą wznawiać grę Włocławianie. Już przy piłce jest tam za linią końcową drużyna włocławska. Będziemy za chwileczkę tutaj rozpoczynać tę kolejną akcję. Zerkam, kto tam na parkiecie w drużynie włocławskiej w chwili obecnej. Jaka piątka drużyny włocławskiej, a mamy piątkę Garbacz, Joesar, Łączyński, Petrasek i Young. I Kamil Łączyński będzie tę piłkę do gry wprowadzał. Łączyński zza linii końcowej, jest teraz tam na obwodzie, wyrzucił na prawą stronę i przymierzył za trzy punkty
i trafił w tym momencie zespół włocławski. Janario Esar jest tym, który te pierwsze punkty dla drużyny włocławskiej zdobywa. Już tam na prawej stronie atakują zawodnicy gospodarzy. Oni już z piłką po lewej stronie, na środku boiska. Tutaj dobrze bronią pod koszem włocławianie. Wysoko wyszedł Kalif Young, nie ma punktów. Zbiera Luke Petrasek. Już ta piłka przetransportowana do Łączyńskiego. Łączyński do Garbacza i są kolejne punkty dla drużyny włocławskiej. A więc szybko tutaj Anvil odzyskuje prowadzenie i odskakuje na trzy oczka. Jest 5-2 po punktach Garbacza. Tymczasem nieudany rzut drużyny gospodarzy. Nieudany rzut do kosza Lukasa Palyzy, znanego z występów GTK Gliwice. I Kamil Łączyński już przy piłce. I Kamil Łączyński już w kolejnej akcji Anwilu. Kapitalne zagranie do Luka Petraska i mamy w tym momencie prowadzenie drużyny włocławskiej 7-2. Ale świetnie tutaj Anwil rozpoczął to spotkanie. Co prawda ta pierwsza minuta była taka trochę, jakby badali włocławianie rywali, jakby gdzieś tam te nerwy jeszcze powodowały, że trzęsą się ręce, ale kolejne minuty to już bardzo dobra gra drużyny włocławskiej i prowadzenie 7-2 i jeszcze teraz przechwyt, ale jednak nie do końca, bo odbierają nam gospodarze piłkę. Wchodzi tam na kosz grający z numerem 12 Patryk Wellman i jest 7-4 w tym momencie. Przy piłce drużyna włocławska. Kamil Łączyński, on dzisiaj rozpoczął w tej pierwszej piątce. On dzisiaj tutaj po tym świetnym meczu, który zagrał ostatnio przeciwko drużynie Śląska Wrocław, wyszedł w pierwszej piątce. Ale teraz strata niestety Luka Petraska i już przy piłce są gospodarze. Z lewej strony próbują tam przetransportować tę piłkę i jest tutaj faulowany chyba Ali Chodzić, czy też grający z numerem pierwszym Ian Dubose. Na kim tam było to przewinienie zawodników drużyny włocławskiej? Za chwilę zerknę w statystyki, postaram się sprawdzić, kto tam był faulowany, a kto faulował. No i wydaje mi się, że tutaj to przewinienie będzie na koncie. No nie wiem, nie chcę teraz zgadywać, ale mam nadzieję, że gdzieś tam za chwilę w statystykach będzie okazja to sprawdzić. Tymczasem cały czas 7-4, znowu nieudana akcja włocławian, znowu stracona piłka i rozpoczynają kolejną akcję gospodarzy. Szybko jednak Wiktor Sanders, który już pojawił się na parkiecie, zbiera tę piłkę, idzie na lewą stronę, oddaje tutaj na środek do Luka Petraska, a Luk Petrasek nie trafia i w odpowiedzi błyskawiczna akcja, znakomita kontra drużyny Kaledonii i dwa punkty dla zespołu szkockiego. W tym momencie zdobywa grający z numerem 25 Fachro Ali Chodzić, a więc gospodarze błyskawicznie tutaj otrząsnęli się z tego fatalnego początku. Gospodarze błyskawicznie tutaj po tym, jak przegrywali 2-7, teraz zaczynają znów dobrze funkcjonować. Kamil Łączyński próbuje za 3 punkty, ale ta piłka do kosza nie wpada. Znów zbierają gospodarze 7-6. Jak będzie wyglądać ta ich akcja? Jest nieskuteczna. Zebrał piłkę już pod koszem zespół włocławski. Kamil Łączyński jest teraz z prawej strony. Zagranie pod kosz. Kapitalna akcja. Kapitalne punkty zdobywają teraz włocławianie. Znowu te punkty zaliczone na konto Mateusza Kostrzewskiego i jest w tym momencie, a nie, to Tanner Groves, przepraszam, i jest 9-6 dla Anwilu. W odpowiedzi nie trafiają za 3 gospodarze. Jeszcze jedna próba, tym razem znów tutaj nieskuteczna, ale dobitka i będziemy mieli teraz 3 punkty zaliczone na konto zespołu szkockiego. 9-9 i przy piłce już drużyna Anwilu. Wiktor Sanders tam na prawą stronę. Tanner Groves, on teraz z tą piłką oddał na lewą stronę. Jakub Garbacz nie trafia jednak i zbierają piłkę zawodnicy drużyny szkockiej. Szansa więc dla nich, żeby objąć prowadzenie w tym meczu. Trafiają, ale sędziowie uznali, że te punkty nie będą zaliczone. Przejmie piłkę drużyna Anwilu, bo mieliśmy faul ofensywny graczy drużyny Kaledonia Gladiators.
No i za chwilę będą tutaj zawodnicy Anwilu wznawiać grę. Za chwilę będą tutaj zawodnicy Anwilu mieli szansę na to, żeby objąć z powrotem prowadzenie w tym meczu. Jak na razie wynik 9-9, a za nami 7 minut spotkania. Za nami 7 minut meczu, który jak na razie nie stoi na jakimś oszałamiającym poziomie. Niech świadczy o tym fakt, że na razie jest 9-9, a tak jak powiedziałem, przed nami jeszcze tylko 3 minuty w pierwszej kwarcie, więc niewiele punktów zdobyły dotychczas obie drużyny w tym dzisiejszym spotkaniu. No i teraz tutaj rozpoczyna Kaledonia. Cały czas 9-9 na środku boiska. Jest teraz tam Dubose i on trafia i prowadzenie Kaledonii w tym momencie 11-9, ale już piłkę z powrotem przejmują włocławianie. Na środku jest Amir Bel, który wszedł na to boisko. Amir Bel jest na lewej stronie, także Jakub Szenk. Bel oddał na prawo. Wiktor Sanders wchodzi na kosz. Kapitalna akcja Wiktora Sandersa. Kapitalna akcja i kolejne zdobyte przez Anwil punkty. Remis 11-11, ale już nacierają rywale. Już tutaj będą rozpoczynać kolejną akcję. Sędziowie pokazują jednak, że jest błąd kroków i będą gracze Anwilu mieli okazję wznowić tę akcję z lewej strony. Wiktor Sanders, Kuba Szenk, Amir Bel. Patrzę, kto jeszcze na placu gry w drużynie włocławskiej. Jest jeszcze Tanner Groves i Mateusz Kostrzewski, a więc taka piątka w tej chwili zespołu włocławskiego. Kostrzewski na lewej stronie do Sandersa. Sanders tam z tą piłką jest w tej chwili do Kostrzewskiego. Kostrzewski za trzy, ależ Kostek był blisko zdobyczy punktowej. Cały czas jednak 11-11 na środku boiska. Teraz te akcje rozgrywają gospodarze. Wellam wchodzi tam na kosz, oddał na prawą stronę do Malcolma. Malcolm nie trafił, zebrał Amir Bel, świetnie przetransportował do Sandersa. Sanders faulowany, czy też tylko wybijana ta piłka? Wybijana ta piłka przez drużynę gospodarzy i zza linii końcowej rozpocznie zespół Anwilu. 2 minuty 13 sekund do końca pierwszej kwarty, 11-11 i za chwileczkę grę będą wznawiać gracze Anwilu. Amir Bel na obwód do Sandersa. No 2 minuty do końca pierwszej kwarty, a tu cały czas niski wynik, 11-11. Teraz z piłką za linię końcową niestety wychodzi Amir Bel. I będzie wznawiał tę akcję zespół włocławski, bo tam jednak ostatni dotykali tej piłki gospodarze zza linii końcowej. Amir Bel już dostaje piłkę od sędziego i już za chwilę będzie próbował tę akcję przeprowadzać zespół włocławski. Bel na prawo do Sandersa. Sanders tam poślizgnął się gdzieś na parkiecie, wchodzi na kosz, przymierzył, ale trafił tylko w pierwszą obręcz i już zbierają piłkę gospodarze. Już jest Johnson przy tej piłce, oddał ją na lewą stronę. Teraz wyrzucenie na obwód do Moore'a. Moore przetransportował na prawo do Wellama. Wellam jest przy piłce. Wellam teraz na środku. Wchodzi tam jednak pod kosz. Indywidualna akcja, jest prowadzenie gospodarzy 13-11. Jeszcze przewinienie, a więc będzie dodatkowy rzut wolny za chwileczkę zawodnika drużyny gospodarza. A więc już za chwilę Patryk Wellam będzie ten rzut wolny wykonywał dodatkowy i szansa dla gospodarzy, żeby tutaj nawet różnicą 3 punktów prowadzić po tej akcji. Jest już na linii rzutów wolnych. No niewielka ta hala gladiatorów. Około 1800 widzów może w niej zasiąść. Myślę, że około 1100-1200 osób dzisiaj zasiadło na trybunach. Trafia Wellam ten dodatkowy rzut wolny i gospodarze prowadzą 14-11, a Jakub Szęg rozpoczyna kolejną akcję Anwilu. Tak jak mówiłem, liczna, ponad 60-osobowa grupa kibiców z Włocławka. No, dokładnie to Włocławian, którzy mieszkają na Wyspach. Oni tam dzisiaj licznie zasilili drużynę włocławską. Tymczasem Sanders do Kostrzewskiego. Kostrzewski wchodzi na kosz. Błąd jednak Anwilu, tracimy piłkę. I już rozpoczynają zawodnicy drużyny gospodarzy. Już rozpoczynają zawodnicy Kaledonii. Teraz tutaj pod koszem. Nie ma jednak punktów, ale jest przewinienie i cieszy się trener zespołu gospodarzy Gareth Murray, bo jego zespół za chwilę wykonywał będzie tutaj rzuty wolne, które mają okazję pozwolić gospodarzom na
kolejne zdobycze punktowe. Tutaj już za chwilę gospodarze będą mogli prowadzić wyżej w tym spotkaniu. Na razie jest 14 do 11, a my czekamy, co wydarzy się dalej. Już na linii rzutów wolnych jest tam Clifton Moore. Cały czas 14 do 11. Clifton Moore. I ten pierwszy był niecelny, ale za drugim razem już poprawił się, trafił. Mamy więc prowadzenie 15 do 11. Rozpoczyna kolejną akcję zespół Anvilu. 4 punkty już przewagi mają zawodnicy Kaledonii. I co ciekawe, już tylko minuta została nam do końca pierwszej kwarty. Świetne teraz podanie Sandersa pod kosz, ale tam nie łapie tej piłki Mateusz Kostrzewski. A nie łapie dlatego, że został sfaulowany. Patrzyłem, kto tam faulował. Chyba Clifton Moore w tej akcji. Ale jednak tutaj będzie Anvil wznawiał, dogrywał te 14 sekund do końca pierwszej kwarty. Tych sekund zostało 48. 15 do 11. Cały czas prowadzą gospodarze. Słaby jak na razie ten mecz w wykonaniu jednych, jak i drugich. W wykonaniu Anvilu, jak i drużyny Kaledonii. Jeszcze tam Kalif Young pod koszem próbuje, ale ratują piłkę gospodarze i mają szansę teraz na kontrę, mają szansę teraz na zdobycz punktową. Tak też się dzieje, punkty zaliczone i jest jeszcze tutaj gwizdek, ale on tylko sugerował, że gdzieś tam był niepotrzebnie tę piłkę łapał po zdobyciu punktów zawodnik pozostały. Amir Bell na prawą stronę i tracimy znowu piłkę. Jakież błędy popełniają dzisiaj włocławianie. Niestety nie ma tych punktów i cały czas wysoko prowadzi zespół Kaledonia Gladiators. No zaskakująco słabo radzi sobie jak na razie w tym spotkaniu drużyna Anvilu Włocławek. Kończy się powoli pierwsza kwarta, bo zostało nam do jej końca 15 sekund, a my mamy tutaj 6-punktowe prowadzenie gospodarzy, ale nie to jest najbardziej zaskakujące, tylko fakt, że zespół Anvilu w tym meczu zdobył w pierwszej kwarcie jak na razie tylko 11 punktów. 15,1 sekundy do końca pierwszej kwarty. Rozpoczną za chwilę z prawej strony zawodnicy włocławscy. Jest więc szansa, żeby jeszcze w tej pierwszej kwarcie poprawić swój bilans punktowy, ale jak będziemy w ten sposób grać, to my sukcesu tutaj dzisiaj w tym meczu nie osiągniemy. Kolejna strata drużyny włocławskiej, kolejna strata zespołu Anvilu i niestety będą wznawiać gospodarze, którzy mają szansę jeszcze tutaj poprawić swój dorobek punktowy i wyżej prowadzić jak na razie. To jest 6 punktów, 17 do 11, ale z lewej strony jest tam przy piłce zespół gospodarzy. Jest Jimenez z lewej strony i co? I chyba przewinienie któregoś z graczy, zawodników Anvilu. Będą więc mieli gracze zespołu Kaledonii jeszcze piłkę na 2,7 sekundy przed końcem pierwszej kwarty tego dzisiejszego pojedynku. Czy Anvilowi uda się to wybronić? Czy jeszcze zespół Anvilu tutaj da radę? Nie, niestety te punkty wpadają do kosza równo z syreną kończącą pierwszą kwartę. 19 do 11 po pierwszych 10 minutach dzisiejszego pojedynku prowadzi drużyna Kaledonii, prowadzi drużyna gospodarzy. Krótka przerwa, po niej wrócimy do hali Kaledonia Gladiators, wrócimy do Szkocji. Głodni zwycięstw? Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu koszykówki Włocławek S.A. Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu.
zagrać zdecydowanie lepiej w drugiej kwarcie dzisiejszego spotkania. W porównaniu z tą pierwszą, Anvil powinien sobie radzić tutaj zdecydowanie lepiej. Przypomnę, 19 do 11 po pierwszych 10 minutach tego dzisiejszego pojedynku. Już zaczynają gospodarze, to oni będą tutaj rozpoczynać tę drugą kwartę dzisiejszego spotkania. Wyszli piątką Paliza, Moore, Malcolm, Johnson i Jimenez, a drużyna Anvilu Joesar Łączyński, Petrasek Sanders i Young już przy piłce. Jest tam na prawej stronie Jimenez, on przerzucił na środek, wchodzą tam z prawej strony gospodarze, nie ma jednak tych punktów i wreszcie jest dobra zbiórka Anvilu. Wreszcie możemy rozpoczynać kolejną akcję. Petrasek do Sandersa. Sanders ruszył tam w kierunku kosza. Ten przerzucił do Petraska. Petrasek teraz do Łączyńskiego. Łączyński, mógłby tutaj Kamil wreszcie zaliczyć jakąś trójkę jak w meczu ze Śląskiem, ale trafia za trzy. Luke Petrasek i już 19 do 14, a więc zaczynamy tę drugą kwartę dzisiejszego spotkania lepiej niż pierwszą i są punkty zespołu włocławskiego. 19 do 14 w tym momencie. Gospodarze jednak przy piłce. Gospodarze jednak próbują tutaj w tych kolejnych minutach tę przewagę swoją utrzymać. No i cóż, i nie udała im się ta sztuka. Cały czas 19 do 14 będą włocławianie, więc mieli szansę znowu tę przewagę zmniejszyć i tak od kosza do kosza, ale teraz gwizdek sędziów. Teraz tutaj ta przerwa spowodowana jest faulem któregoś z graczy gospodarzy i rozpocznie za chwileczkę Kamil Łączyński. Jest na lewej stronie Łączka w tej chwili. Łączyński na środek do Sandersa. Sanders teraz do Łączyńskiego. Łączyński świetnie zagrał do Kalifa Younga. Young przetransportował piłkę na prawą stronę do Sandersa. Sanders wchodzi tam na kosz. Nic z tego nie będzie jednak i już przy piłce zawodnicy Kaledonii, ale oni też nie trafiają w dogodnej pozycji. I co? I mamy tam chyba przewinienie. Tak jest. Przewinił zawodnik gospodarzy. Wiktor Sanders leży na parkiecie. Mam nadzieję, że nic poważnego mu się nie stało. Nie, już się podniósł Wiktor Sanders. Szybciutko otrząsnął się po tym ciosie, który dostał od rywala i za chwileczkę wznawiał będzie grę zespół włocławski. No dobrze, dobrze się stało, że drużyna Anvilu, a Wiktor Sanders był faulowany przez Dubousa, grającego z numerem pierwszym w dzisiejszym meczu. I to jest drugie przewinienie zawodnika gospodarzy. Rozpocznie więc z prawej strony Anvil. No i liczymy na to, że włocławianie w kolejnych minutach tego meczu pokażą, że są drużyną lepszą od swoich rywali, bo tę pierwszą kwartę zagrali dzisiaj tutaj po prostu fatalnie. Zaledwie 11 punktów. Łączyński do Sandersa. Sanders tam wchodzi na kosz i jest przewinienie. Będzie Wiktor Sanders za chwilę wykonywał rzuty wolne. No miejmy nadzieję, że będą to rzuty wykonane skutecznie i że za chwilę ten bilans Anvilu będzie o dwa oczka lepszy, że za chwilę ten bilans Anvilu będzie o dwa oczka skuteczniejszy. 8 minut 25 sekund do końca drugiej kwarty. Jest tutaj już Wiktor Sanders na linii rzutów wolnych. Już z tą piłką tam stanął, dostał ją od sędziego. Wiktor Sanders. Ładne te nowe stroje Anvilu. Myślę, że tutaj będzie wielu chętnych. Nie trafia Wiktor Sanders z pierwszego rzutu. Na zakup tych strojów bardzo ciemny granat z tymi złotymi napisami, z takim wzorem z przodu sugerującym, przypominającym tę siateczkę, z której zrobiony jest FIBA Europe Cup, Puchar Europy FIBA, który do Włocławka z francuskiego Cholet przez Paryż, przez ten obszar przy wieży Eiffla przywieźli w zeszłym sezonie koszykarze Anvilu, no a w tym sezonie tego pucharu bronią. Trafił Sanders za drugim razem, ale już przy piłce są gospodarze. Już tam na linii trzypunktowej jest Lukas Paliza i on zdobywa te punkty. I gospodarze prowadzą 22 do 15, a więc znów nam odskakują na 7 oczek. A więc znów tutaj wysokie prowadzenie zespołu Kaledonii. Ależ tam Petrasek był mocno faulowany przez Ali Chodzicza.
No myślę, że tutaj chyba przesadził trochę z intensywnością tego faulu zawodnik gospodarzy. Myślę, że spokojnie tutaj sędziowie mogli nawet się zastanowić nad tym, czy nie potraktować tego jako faul niesportowy. Mocno, mocno uderzał Petraska po rękach zawodnik Kaledonii Faro Alichodzic. No i za chwileczkę Luke Petrasek będzie wykonywał dwa rzuty wolne. Oba były celne, oba były skuteczne. Trafia Petrasek, cieszą się włocławscy kibice w świetnym miejscu, zadowieni tuż za ławką rezerwowych Anwilu. No myślę, że Szkoci chyba nie spodziewali się tak licznej grupy kibiców Anwilu Włocławek, którzy dopingują tutaj w białych koszulkach i tych szalikach na szyjach drużynę ze stolicy Kujaw. Trafił dwa razy Petrasek, to ważne, 22 do 17 i rozpoczynają kolejną akcję gospodarza, ale jest gwizdek, przerwali sędziowie na moment grę. Będą wznawiać jeszcze raz zawodnicy gospodarzy, chyba chodziło tam o to, że zegar nie wystartował tak jak powinien i będzie jednak tutaj mógł zespół gospodarzy wznawiać z prawej strony. A jednak tam chyba był faul Garbacza. Tutaj teraz mam wrażenie, bo pojawił się w statystykach. Nie zauważyłem tego, tymczasem atakują gospodarze. Jest tam wyrzucenie na obwód i przy piłce Dubois. Chodzi teraz pod kosz, próbował go tam Kuba Garbacz zablokować, ale nie udało się i na tę chwilę 24 do 17, a więc znowu 7 punktów przewagi mają gospodarze. Garbacz z prawej strony, Garbacz teraz do Łączyńskiego, Łączyński, Kamil Łączyński świetnie tam znalazł miejsce pod kosz, to drogę, ale jej nie wykorzystał i zbierają piłkę zawodnicy Kaledonii. Jest jednak ta akcja też nieudana i przejmują piłkę włocławianie. Ależ tutaj błędów z obu stron, no słabe widowisko jak na razie prezentują i jedni i drudzy. Anwil tutaj zdobył tylko 17 punktów, a przecież mamy połowę tej drugiej kwarty właściwie, bo jeszcze 6 minut i 50 sekund przed nami. Wychodzi Petrasek wysoko, Łączyński na prawej stronie. Łączyński cały czas przy piłce, Kamil. 24 do 17 cały czas, Kuba Garbacz. Garbacz teraz tam z powrotem do Łączyńskiego. Jeszcze raz próbuje Kamil, ale nic z tego nie będzie i znowu akcja drużyny Kaledonii. Jest na prawej stronie teraz z tą piłką Wellan. Wellan. On na środku, wyszedł wysoko do niego Kamil Łączyński. Łączyński i Wellan. Jest przerzucenie teraz do Alichodzicza. Z pół dystansu za dwa próbuje Jan Dubois. Nie trafia jednak. Garbacz na lewej stronie. Kuba Garbacz ruszył tam pod kosz. No i wreszcie są punkty w kapitalny sposób zdobyte przez Kalifa Yanga. Pofrunął tam najwyżej. Zapakował tę piłkę z całą mocą i jest 24 do 19. Kaledonia przy piłce. Kaledonia Gladiators na prawej stronie. Jest teraz z piłką Onwas. Onwas oddał na środek do Palyzy. Palyza na obwodzie. Wyszedł wysoko naprzeciwko niego Petrasek. Nie będzie punktów z tej akcji. Przejmuje piłkę Kuba Garbacz. 5 minut 30 sekund do końca drugiej kwarty i Kamil Łączyński wyprowadza kolejną akcję drużyny włocławskiej. Łączyński. Łączyński na prawej stronie do Kalifa Yanga. Kalif Yang. Teraz ta piłka w rękach Joesara, wchodzi tam na kosz Garbacz i jest przewinienie gracza drużyny gospodarzy. Który z graczy gospodarzy tam przewinił? Wydaje mi się, że Lukas Palyza i to jest jego kolejne przewinienie, a faulowanym był Kuba Garbacz. Zanim jednak Kuba Garbacz wykonywał będzie te rzuty wolne, to wcześniej przerwa na żądanie trenera gospodarzy. O tę przerwę poprosił Gareth Murray, trener zespołu Kaledonii. No a my będziemy mieli za chwileczkę rzuty wolne Kuby Garbacza i szansę na to, żeby zmniejszyć trochę tę przewagę, wysoką przewagę na tę chwilę pięciopunktową drużyny gospodarzy, na tę chwilę pięciopunktowe prowadzenie zespołu Kaledonii. Gdzieś tam
mamy nadzieję na to, że w tych kolejnych minutach Anvil jednak przypomni sobie, że jest drużyną, która jest obrońcą Pucharu Europy FIBA i że zespół wrocławski pokaże tutaj swoją wyższość nad dość nieznaną, trochę egzotyczną, bo drużyny ze Szkocji to jest naprawdę rzadkość w rozgrywkach europejskich. My chyba pierwszy raz w historii gramy z drużyną ze Szkocji, jeśli się mylę, to poproszę o zweryfikowanie mojego błędu na czacie naszym tutaj, ale myślę, że się nie mylę. Tymczasem Kuba Garbacz, pierwszy rzut wolny. Już zaliczony, a więc 24-20. I jeszcze raz za chwilę będziemy mieli próbę Jakuba Garbacza. Ale tutaj jeszcze długo trwa ta procedura rzutowa. Długo tutaj przymierza. Jeszcze tam trwa wycieranie parkietu. Tutaj taka ciekawostka za koszem. Z takimi wielkimi tablicami z napisem BUM 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 stoją cheerleaderki, które bardzo mocno wymachują tymi tablicami z napisem BUM BUM właśnie, które tutaj cały czas przeszkadzają Kubie Garbaczowi. No i Kuba Garbacz za drugim razem rzutu wolnego nie wykorzystuje. Jest 24-20 i za chwileczkę będą tę swoją akcję rozpoczynać gracze zespołu gospodarzy. Rozpoczynać będą gracze Caledonii Gladiators. Jest tutaj już ta akcja po tym niecelnym rzucie rozpoczęta przez drużynę Caledonii. Jeszcze sędziowie pokazują, że chyba jednak będzie rozpoczynał zespół wrocławski. Poczekajmy na decyzję. Naradzają się teraz sędziowie. Taka dłuższa przerwa zapanowała na parkiecie hali w Szkocji. I co? I rozpocznie drużyna Anwilu Włocławek. Tak jest, Kamil Łączyński będzie tę piłkę wprowadzał do gry za chwileczkę z prawej strony. Już Łączyński do Sandersa. Sanders tam przy piłce, teraz na obwodzie. Oddał na lewą stronę, próba trzypunktowego rzutu, zaliczona, świetnie, bardzo dobrze. Kolejne punkty na koncie drużyny włocławskiej, 24-23, a te punkty są już zaliczone i to jest w tym momencie najważniejsze, że mamy już tylko jeden punkt straty do drużyny gospodarzy, a te punkty zdobył Kuba Garbacz. Caledonia atakuje teraz na nasz kosz, na środku boiska. Jest tam Palyza. Palyza przetransportował piłkę na prawą stronę do Wellana. Wellan i pod koszem przewinienie. Ale kto tam faulował? Który z zawodników Anwilu popełnił ten faul? Czy tam był w ogóle faul? Bo widzę, że trwa tylko wycieranie parkietu. No niestety, realizator tej transmisji pokazuje w taki sposób, że nie miałem możliwości zweryfikowania, czy sędziowie tam pokazywali do stolika sędziowskiego jakiś numer zawodnika, który w przypadku zespołu wrocławskiego faulował. Bo realizator skupił się na konserwatorze podłogi. Tymczasem na prawej stronie jest tam wejście pod kosz, jednak wyrzucona ta piłka na obwód. Próba trzypunktowego rzutu Ornwasa, nie trafia jednak. Jest Sanders z prawej strony, będą punkty czy nie? Wiktor! Ach, nie wpadło niestety, ale mamy przewinienie. Tylko czyje to było przewinienie? Czyżby to było przewinienie zawodników Anwilu? A, to nie przewinienie, to kroki popełnił Wiktor Sanders. Niestety. I mamy kolejną stratę. Blisko przechwytu był teraz Wiktor Sanders, ale cały czas przy piłce jest tam Onwas do Dubousa. Dubous na prawej stronie. 24-23. 4 minuty i 2 sekundy do końca kwarty. Za chwileczkę zaczną koszykarze Anwilu pod własnego kosza po tej stracie drużyny Caledonii.
I już Kamil Łączyński rozpoczyna kolejną akcję. Liczymy na to, że w końcu Anvil się przyłamie, że w końcu Anvil zacznie grać lepiej, zacznie grać skuteczniej. Jest przy piłce. Teraz Tanner Groves. Groves do Sandersa i jest przewinienie. Będzie Anvil miał piłkę, będzie Anvil miał za chwileczkę rzuty wolne. Wędruje więc Tanner Groves na linię rzutów wolnych. Nasz włocławski brodacz już na tej linii rzutów wolnych stoi. A my patrzymy na czas. 3 minuty 47 sekund. Patrzymy na to, kto na razie najwięcej punktów w drużynie Anvilu wrzucił. 6 Jakub Garbacz, 7 Luke Petrasek. A Tanner Groves za pierwszym razem trafia. 24-24. No wreszcie doprowadziliśmy do remisu, bo było już przecież, przypomnę, 7 punktów przewagi w pewnym momencie. I nie przeszkadzają mu cheerleaderki machające tamtymi tablicami z napisem bum bum, bo trafia Tanner Groves za pierwszym razem i trafia także za drugim razem, a więc 25-24 prowadzi Anvil w tym spotkaniu. Tak jak mówiłem, 6 punktów Garbacza, 4 punkty Grovesa, 3 punkty USR-a, 7 punktów Petraska, 3 Sandersa, 2 dorzucił Kalif Young. Na razie niewiele tych punktów zdobył Anvil, tylko 25, ale jeszcze mniej gospodarze. Oni 24, 2 punkty ma Johnson, 3 punkty Moore, 3 punkty Palyza, 8 Wellan, 4 Ali Chodzić, 2 punkty Dubose i 2 dorzucił Malcolm. Tymczasem mamy gwizdek, bo mamy przewinienie ofensywne drużyny Anvilu, ale ten faul popełnia w ataku Kamil Łączyński. 25-24 prowadzi drużyna Anvilu, ale piłkę będzie miał zespół gospodarzy. I już Prince Onwas, on rozpoczyna tę akcję zespołu Kaledonii. Oddaje teraz na prawą stronę do Patryka Wellana. Wellan. I świetnie przechwycił to Kamil Łączyński. Idzie tam Kamil w górę. Co z tej akcji będzie? To nic nie będzie. Niestety przejmują piłkę gospodarze i oni będą zaczynać z prawej strony za chwileczkę. Już przy tej piłce jest na prawej stronie grający z numerem 10 Onwas. Prince Onwas, on teraz za chwileczkę rozpocznie tę akcję Kaledonii. Onwas, a nie bardzo jak miał wyprowadzić, bo tam mocno kryją włocławianie. Cały czas jednopunktowe prowadzenie Anvilu. 3 minuty do końca drugiej kwarty tego dzisiejszego pojedynku. I świetnie w obronie Kamil Łączyński przejmuje piłkę, zabiera ją rywalom i jest teraz z lewej strony. Będzie więc kontynuował atak zespół wocławski. 2 minuty 52 sekundy. Łączyński do Grovesa. Tanner tam za 3, ale nic z tego nie będzie. Już zebrał piłkę Lukas Palyza, szybko rozpoczynając akcję gospodarzy. Palyza wchodzi sam na kosz. Czapa od Grovesa, ależ tam wyfrunął najwyżej pod tym koszem i zanotował blok na swoje konto. Kostrzewski. 2,5 minuty w drugiej kwarcie. Garbacz. Garbacz ruszył na kosz, oddał na lewo. Jest tam USR, oddał do Kostrzewskiego. Kostrzewski nie trafia i dobija świetnie. Teraz Tanner Groves. No dobry moment Tannera Grovesa, bo nie dość, że przed momentem kapitalnie zablokował rywala, to teraz jeszcze zebrał piłkę w ataku i zdobył 2 punkty. Tanner Groves już ma w tym dzisiejszym meczu na swoim koncie 6 oczek i 3 zbiórki i 1 blok. Dobry występ Tannera Grovesa. Jak na razie tutaj myślę, że w tych ostatnich minutach on najbardziej daje się we znaki rywalom i widać to teraz po decyzji trenera Kaledonii, trenera Garetha Murraya, bo on poprosił o przerwę na żądanie. Jest więc okazja szerzej w statystyki tego pojedynku, zerknąć tutaj szerzej w to wszystko, co można o tym spotkaniu na razie powiedzieć. Zerkamy na te statystyki drużynowe. Na razie w zespole włocławskim tutaj mamy
9-23, jeśli chodzi o rzuty z gry, 6 dwójek na 16 prób, 3 trójki na 7 prób. Rywale trafili 3 z 10 trójek i 8 z 17 dwójek, mają więc 40% skuteczności przy 39% Anwilu. Jeszcze osobiste 2-3 trafili gospodarze, Anwil 6-8, zbiórek Anwil ma 19 w tym meczu, a zespół Kaledonii 12, asyst 7 mają Szkoci, 9 drużyna włocławska. Wracamy powoli na parkiet, wracamy powoli do gry. Za chwileczkę tutaj będą wznawiać tę grę gospodarze, którzy właśnie w tym momencie rozpoczynają kolejną swoją akcję. Jest tam przy piłce teraz w drużynie gospodarzy Johnson. Johnson na środku. Teraz wyrzucenie tam na obwód i próba trzypunktowego rzutu wykończona skutecznie przez Prince'a Onwasa i mamy remis 27-27. Amir Bell? Przewinienie ofensywne popełnia chyba Tanner Groves. Kto tam faulował? Tak jest, Tanner Groves, offensive foul. A więc z prawej strony za chwileczkę rozpoczną gospodarze. 27-27. Prince Onwas rozpoczyna kolejną akcję drużyny gospodarzy. I jest tam na środku boiska. Teraz Wellan. Wellan z tą piłką do Onwasa i ten znowu trafia za 3 punkty, a więc odskakują nam na 3 punkty gospodarze. I na minutę i 38 sekund przed końcem drugiej kwarty drużyna Anwilu Włocławek w tym spotkaniu przegrywa 3 punktami, a trener Przemysław Frasunkiewicz prosi o to, by przerwę na żądanie zadysponowali mu sędziowie. No to zerkamy jeszcze raz w statystyki tego dzisiejszego spotkania, bo myślę, że warto tutaj powiedzieć o indywidualnych osiągnięciach poszczególnych graczy. Jeśli chodzi o drużynę włocławską, 6 punktów ma Kuba Garbarz, do tego 3 zbiórki dołożył nasz zawodnik Tanner Grove, 6 punktów, 3 zbiórki, 1 blok. Jeśli chodzi o Janeriego Joesara, on ma 3 punkty na swoim koncie i do tego dołożył 1 asystę. Kamil Łączyński, co prawda jeszcze punktu nie zdobył, ale zanotował już 7 asyst w tym dzisiejszym meczu. Dołożył do tego jeszcze 2 zbiórki. Luke Petrasek 7 punktów i 6 zbiórek. Znakomity występ Petraska jak na razie. Wiktor Sanders 3 punkty, 1 zbiórka, 1 asysta. Kuba Szenk tutaj jeszcze się nie zanotował w statystykach, mimo tego, że zagrał 3 minuty, a Kalif Young przy 2 punktach ma 1 zbiórkę. A więc też dzisiaj zdecydowanie lepiej od niego sobie radzi Tanner Groves. Rozpoczynają już powrót na parkiet i jedni i drudzy. I jedni i drudzy już za chwilę wracać będą do gry. Rozpocznie Anvil spod własnego kosza po tych punktach zdobytych przez drużynę gospodarzy. Po tych punktach zdobytych przez Prince'a Onwasa. Rozpoczyna Anvil. Już przetransportowaliśmy piłkę na połowę rywali. Amir Bell teraz rozprowadza tę akcję. Świetnie zagrywał tam Tanner Groves do Bella. Bell jednak punktów nie zdobył. Amir Bell pod koszem i co? Jeszcze wyrzucenie do Tanera Grovesa, nie ma punktów, niestety rozpoczną spod własnego kosza zawodnicy gospodarzy, rozpocznie spod własnego kosza zespół Caledonia Gladiators. No nie chcielibyśmy tutaj niemiłej niespodzianki w postaci porażki, ta mogłaby nam bardzo mocno utrudnić sytuację, bo przypomnę, ten sezon jest wyjątkowy. Inny od poprzedniego, w poprzednim dwie drużyny wychodziły z każdej grupy do dalszej gry, a w tym sezonie tylko zwycięzca grupy ma pewne miejsce w najlepszej szesnastce. Tymczasem nie ma zdobyczy punktowej gospodarzy, przejmuje piłkę Amir Bell, on z prawej strony prowadzi tę akcję, wchodzi tam na kosz, wyrzucił do Garbacza, Garbacz przymierzył za 3, ale dzisiaj nie są skuteczni gracze Anwilu, nie dają rady punktować zza łuku i teraz kolejna strata tutaj, ale jeszcze narada sędziów, czyżby tam była piłka jednak dla drużyny włocławskiej, wszystko wskazuje na to, że w czasie, gdy Jakub Garbacz próbował rzucać za 3, to ta faulowany był tam Tanner Groves i wszystko wskazuje na to, że właśnie Tanner Groves
za chwilę będzie wykonywał rzuty wolne. Tutaj ulżyło trochę, bo już myślałem, że kolejną stratę popełniła drużyna włocławska. A więc Tanner Groves na linii rzutów wolnych. Pierwsza próba Tannera Grovesa. No, powiem szczerze, że tutaj dzisiaj Tanner Groves prezentuje się zdecydowanie lepiej od Khalifa Younga. Khalif Young poza tym jednym efektownym wsadem tutaj i jedną zbiórką niewiele nam pozytywnego zaprezentował. Trafia także Tanner Groves za drugim razem, jest 30-29, a więc jednopunktowe prowadzenie drużyny gospodarzy. No i już mamy akcję znowu zespołu włocławskiego, bo Kaledonia straciła tę piłkę. Jest Amir Bel. Amir Bel! Oj, ewidentnie teraz faulował Amir Bel. Nie ma co tutaj się kłócić. On pokazuje na to półkole pod koszem, że tutaj sędziowie na to powinni zwrócić uwagę i tego faulu mu nie odgwizdywać, ale no jak będzie dalej tak protestował, to jeszcze przewinienie techniczne dostanie, bo ewidentny był faul teraz tutaj Khalifa Younga i nie ma co, przepraszam, nie Khalifa Younga, tylko Amira Bela i nie ma co tutaj w ogóle się zastanawiać nad tym, czy tak było, czy nie. Zostało 27 sekund, a więc do końca tej pierwszej połowy, w drugiej kwarcie oczywiście nie mogą grać gospodarze. Jeszcze więc Anvil będzie miał szansę. Czy zmieni się tutaj wynik? Jeszcze próbuje zespół Kaledonii, jeszcze próbuje tam z lewej strony Patrick Whelan. Whelan jest na lewej stronie, oddał teraz tutaj na prawo, przerzucił tę piłkę, nie ma jednak punktów zdobytych przez Mura. Przejmuje na lewej stronie Amir Bel, oddaje do Kostrzewskiego, ten do Garbacza, Garbacz za trzy. Znowu pudłują włocławianie, jeszcze jedna sekunda, czy zdąży Tanner Groves? Czy sędziowie to zaliczą, czy nie? Tak, chyba tak. 31-30, a więc na koniec tej drugiej kwarty, na koniec tej pierwszej połowy, to Anvil jest tutaj drużyną, która prowadzi jednym co prawda punktem, ale to jest ważne, że to prowadzenie mamy i że to my schodzimy do szatni w lepszych humorach. Nie jest to dobry mecz, ale takie mecze też trzeba wygrywać, takie mecze też trzeba jakoś przepchnąć. Na razie idzie ciężko, na razie idzie jak po grudzie, ale mam nadzieję, że w drugiej połowie będzie lepiej. Na tę drugą połowę serdecznie Was zapraszam, a teraz mówię do usłyszenia. Za 15 minut wracamy do Szkocji. Głodni zwycięstw? Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu koszykówki Włocławek S.A. Thank you.
Głodni zwycięstw? Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu koszykówki Włocławek S.A. Wracamy w błyskawicznym tempie do Szkocji, gdzie Anvil gra dzisiaj z zespołem Caledonia Gladiators. To jest spotkanie drugiej kolejki FIBA Europe Cup. Po pierwszej połowie drużyna Anvilu prowadzi 31-30, ale dzisiaj tutaj sporo nieskutecznych akcji, sporo nieskutecznych rzutów mają włocławianie. Tylko 35% skuteczności jak na razie w tym spotkaniu mają na swoim koncie zawodnicy drużyny włocławskiej. No i przydałoby się, żeby w tej drugiej połowie radzili sobie lepiej, ale zaczynają źle. Amir Bell nie trafia do kosza, zebrali już piłkę gospodarzy. I to oni teraz transportują ją pod kosz drużyny włocławskiej. Jest tam na lewej stronie jednak przechwytujący tę piłkę Kuba Garbacz. Szybko jednak gwizdek sędziów zatrzymuje tę grę i będą niestety włocławianie musieli za chwileczkę znowu bronić. Będą za chwilę musieli zawodnicy Anvilu w tej kolejnej akcji tutaj przeciwstawiać się rywalom. Jan Dubois, on rozpoczyna tę akcję. Nie ma jednak punktów. Zeszła ta piłka na prawą stronę. Nieskuteczny rzut. Gwizdek sędziów po raz kolejny. Co się tym razem wydarzyło? Przewinienie chyba było grającego z numerem 25 Alichodzicia. Albo z numerem 23 Palyzy. Któryś z nich przewinił. Rozpoczyna już w tym momencie Amir Bell. Oddał do Petraska. Petrasek do Kalifa Younga. Young zagrał słabiej w tej pierwszej połowie spotkania. Teraz Kalif Young tam wchodzi pod kosz. No nie dał rady sobie tutaj tej piłki wrzucić do kosza. Szkoda, bo naprawdę miał dogodną sytuację Kalif Young. No jak nie idzie, to nie idzie w tych kolejnych akcjach. I jednym i drugim, bo to trzeba przyznać, że to spotkanie jest po prostu słabym widowiskiem. No tutaj ta prawie setka kibiców, bo dojechali jeszcze w trakcie pierwszej połowy tutaj kilkadziesiąt osób. W sumie jest to około 100 kibiców z Polski dopingujących dzisiaj drużynę Anvilu na szkockiej ziemi. To jest świetne wydarzenie, ale nie oglądają oni najlepszego widowiska jak na razie. Będzie piłka dla Szkotów spod kosza. Oni będą ją do gry wprowadzać. Już rozpoczęli. I co? I mamy przewinienie? Czy i tam faul zagwizdali sędziowie przed momentem? Kalif Young? No szkoda tego faulu, bo naprawdę moim zdaniem no, mogłoby się obejść bez gwizdka. Mówię to z pełną świadomością swoich słów. Bo przecież tutaj drużyna włocławska dobrze broniła, no ale niestety będzie rzuty wolne wykonywał Prince Onwaz. I ten pierwszy rzut jest jednak niecelny, 31-30. Jeszcze jedna próba za chwileczkę Prince Onwaza. I tym razem jest skutecznie remis, 31-31 w tym momencie na tablicy wyników. A więc szansa tutaj dla Anvilu teraz, żeby znów wyjść na prowadzenie. Jest jednak przy piłce teraz zespół gospodarzy, a konkretnie Patrick Whelan, on na środku. Whelan już tę piłkę przerzucił tam do Dubousa. Dubous i znowu jest przewinienie Anvilu. Znowu jest faul zawodników włocławskich. Tym razem te rzuty wolne wykonywał będzie Jan Dubous. On już powędrował na linię rzutów wolnych, a tym, który faulował, był Mateusz Kostrzewski. No chcielibyśmy, żeby kolejne punkty zdobywał jednak Anvil, ale nie gospodarze, ale Dubous już na linii rzutów wolnych. No tyle tylko, że się myli. Pierwszy rzut zawodnika gospodarzy jest niecelny. Jeszcze jedna próba za chwileczkę będzie. Jeszcze raz za chwilę będzie próbował tę piłkę w koszu umieścić. Tym razem jest skutecznie i gospodarze prowadzą 32-31.
rozpoczyna kolejną akcję Anvil. Amir Bell, no dzisiaj nie gra Kuba Szenk. Grał tylko 3 minuty w początkowej fazie meczu. Potem długo Kamil Łączyński, a teraz na rozegraniu jest Amir Bell. Na prawo do Joesara, Joesar do Kostrzewskiego. A Kostrzewski jest faulowany. Będzie więc piłka dla drużyny włocławskiej. Mateusz Kostrzewski tam został sfaulowany przez Jana Dubousa. Będzie piłka dla Anwilu. Amir Bell ją wprowadza do gry. Amir Bell na obwodzie. Teraz jest tam podanie. Niestety tracą piłkę włocławianie, ale na szczęście odzyskuje ją Amir Bell. Amir Bell wchodzi tam na kosz. Nic z tego nie będzie. Mamy przewinienie kolejne, ale tym razem nie nasze, a gospodarzy. I chyba po raz kolejny fauluje Dubous. Czyje tam przewinienie było? Na pewno gospodarzy. Będzie piłka z prawej strony dla drużyny włocławskiej. Cały czas 32-31. Nic się tutaj właściwie nie zmieniło jeszcze po przerwie w wykonaniu Anwilu. 2,5 minuty za nami tej trzeciej kwarty. Anwil bez punktu. I teraz jeszcze jest tam zablokowany pod koszem Kuba Garbacz. Ale dobija te punkty Kalif Young. Dobrze, to jest ważne, że wychodzimy na prowadzenie 33-32. Jan Dubous. Błąd kroków. Będzie piłka dla Anwilu. No teraz jest szansa wreszcie trochę odskoczyć, wreszcie trochę tutaj nabrać tego wiatru w żagle. No ten mecz jest naprawdę bardzo takim trudnym do oglądania widowiskiem. Męczą się i jedni i drudzy strasznie w czasie tego spotkania. Mnóstwo nieudanych akcji. Teraz przy piłce jest tam Joesar, oddał do Garbacza. Garbacz na prawą stronę przetransportował tę piłkę. Teraz walczy tam pod koszem Mateusz Kostrzewski, ale znowu nie ma punktów, znowu nieudana akcja i rozpoczynają gospodarze. Ale jest faul ofensywny graczy Kaledonii i będzie piłkę miała drużyna włocławska. Ależ to jest brudny mecz, brzydki mecz. Natomiast, tak jak powiedziałem na wstępie, takie mecze też trzeba umieć wygrywać. Takie mecze też trzeba umieć przejmować. W takich meczach też trzeba umieć dowieść to zwycięstwo do końca. 33-32. Świetne zagranie! Wreszcie jest akcja, która, myślę, tutaj może nam się podobać. Amir Bell na alejupa do Kalifa Younga i ten z całym impetem pakuje piłkę do kosza. Brawo, brawo, brawo. Wreszcie jest tak, jak być powinno. Jeszcze świetnie w obronie Kalif Young. I jeszcze jest przewinienie zawodników gospodarzy. Kyle Johnson fauluje teraz graczy Anwilu. I za chwilę włocławianie będą wykonywać rzuty wolne. Już Amir Bell ustawił się na linii osobistych. Brawo, teraz włocławianie zasłużyli na pewno na taką dobrą grę, bo przecież tutaj przetrzymali ten napór gospodarzy na początku trzeciej kwarty, kiedy zupełnie nam nic nie wychodziło. A Amir Bell ma 2 rzuty wolne. No ale dzisiaj te kosze w Szkocji jak zaczarowane, jakby koszykarze Anwilu gdzieś zapomnieli okularów. Czy soczewek, nie trafia Amir Bell do kosza, a przed nim druga próba. No miejmy nadzieję, że za drugim razem będzie skuteczniej. Amir Bell, a gdzież tam? Nie trafiają. Dzisiaj okazuje się, że przekroczył linię Amir Bell przy tym rzucie. Dlatego niezaliczony ten punkt. Niestety, no gdzieś ten mój wywód o soczewkach czy okularach, myślę, że w przypadku przekroczenia linii też może mieć znaczenie. To oczywiście żart. Rozpocznie Prince Onwas. I rozpoczyna teraz kolejną akcję zespół gospodarz. Jest przy piłce Wellam. Wellam na środku. Z prawej strony teraz tam wchodzi na kosz. Próbowali przejąć włocławianie, ale za 3 punkty próbuje Onwas. Nie, wrzucił jednak tam pod kosz. I mamy teraz Mura,
który jest jednak faulowany. Będą mieli rzuty wolne zawodnicy gospodarz. Pierwsza próba już za chwilę, na razie 35-32. No i nie mielibyśmy nic przeciwko temu, żeby powtórzył wyczyn Amira Bela sprzed chwili. Zawodnik gospodarzy, a konkretnie Clifton Moore. On teraz wędruje na linię rzutów wolnych. Przypomnę, że jeśli chcielibyście zestroić te dwie transmisje, radiową i telewizyjną, to wystarczy tę telewizyjną na kilkanaście, może kilkadziesiąt sekund zatrzymać i poczekać, bo takie dostaję sygnały, że jest opóźnienie gdzieś między moim głosem a tym, co możecie oglądać na ekranach swoich komputerów. Tymczasem Clifton Moore dwukrotnie trafia, 35-34, i rozpoczyna akcję Anvil. Wrócił na boisko Kamil Łączyński. Łączyński do Kostrzewskiego. Łączyński z prawej strony wyrzucił tam na obwód i mamy przewinienie na Mateuszu Kostrzewskim, a tym zawodnikiem, który faulował, był Prince Onwas. I on będzie za chwileczkę tutaj musiał patrzeć, jak ten, którego sfaulował, czyli Mateusz Kostrzewski, będzie wykonywał rzuty wolne. 5 minut 53 sekundy do końca trzeciej kwarty. Anvil prowadzi 35-34 i rozpocznie za chwilę te rzuty wolne Mateusz Kostrzewski. Pierwsza próba, kostka skuteczna, 36-34. Jeszcze raz za chwilę z tego samego miejsca Mateusz Kostrzewski. No ale dzisiaj mówię tutaj Anvil, mnóstwo tych rzutów niecelnych wykonał dotychczas w tym meczu i Kostrzewski teraz to potwierdził, nie trafiając do kosza. A więc akcja drużyny gospodarzy. Na lewej stronie jest Whelan. Whelan teraz tutaj przymierzył za 3 punkty. No i niestety trafił. I gospodarze prodzą 37-36 na 5 minut i 40 sekund przed końcem trzeciej kwarty tego dzisiejszego pojedynku. Wchodzi tam na kosz z prawej strony drużyna włocławska, ale niestety wszystko wskazuje na to, że będzie strata drużyny włocławskiej. Tak też się dzieje. Ofensywny faul Tanera Grovesa. I będą piłkę mieli zawodnicy gospodarze. Oni będą z prawej strony rozpoczynać. Jeszcze tam jakaś dyskusja Wiktora Sandersa ze swoim adwersarzem, z grającym z numerem 12 Whelanem. Whelan teraz i Sanders przeciwko sobie. Cały czas 37-36 prowadzą gospodarze. Ale sędziowie gwiżdżą teraz. Będzie piłka dla drużyny Kaledonii. Po raz kolejny fauluje Wiktor Sanders w tym dzisiejszym spotkaniu. I będą rozpoczynać zawodnicy Kaledonii, a właściwie te rzuty wolne będą wykonywać. Patrzę na piątkę Anvilu. Garbacz, Groves, Kostrzewski, Łączyński, Sanders. Piątka gospodarzy Johnson, Malcolm, Moore, Palyza i Whelan. A my mamy dwa rzuty wolne grającego z numerem 21 Cliftona Moore'a. Pierwszy rzut jednak niecelny. Za chwileczkę druga próba Cliftona Moore'a. I mamy celny rzut, 38-36 prowadzą gospodarze, a więc dwupunktowe prowadzenie. Jest 5 minut i 8 sekund do końca. Wiktor Sanders, wchodzi tam z prawej strony, ale nic z tego nie będzie, zbierają piłkę gospodarze i już rozpoczynają kolejny atak zawodnicy Kaledonii. Jest przy piłce Whelan. Whelan. Przy nim Garbacz, Whelan z prawej strony, świetnie wypatrzył tam z lewej strony Lukasa Palyzę i ten trafia za 3 i to już jest 41-36, niestety 5 punktów przewagi mają zawodnicy gospodarzy. Pora zacząć odrabiać straty, bo kończy się powoli trzecia kwarta. Sanders do Łączyńskiego. Łączyński z prawej strony wypatrzył Garbacza. Garbacz tam teraz zagranie pod kosz do Kostrzewskiego. Kostrzewski świetnie do Tanera Grovesa i Tanner Groves zdobywa
dwa punkty w tej akcji. 41 do 40. A więc już rozpoczynają kolejną akcję zawodnicy gospodarzy. Nie ma tych punktów. Przejmuje Tanner Groves piłkę. Groves na lewej stronie Garbacz teraz. Oczywiście 41 do 38, nie do 40, bo dwa punkty zaliczone mają Wrocławianie, ale Tanner Groves pod koszem teraz sprawia, że to, co mówiłem przed chwilą, czyli 41 do 40, staje się faktem. I drużyna wrocławska w tym momencie tylko jeden punkt straty ma do swoich rywali. Tylko jeden punkt traci do drużyny Caledonia Gladiators. I drużyna wrocławska teraz tutaj ma już szansę na to, żeby odrobić te straty za trzy punkty z lewej strony. Próbuje tam Wiktor Sanders, nic z tego jednak nie będzie. Ale w obronie świetnie Sanders zabrał piłkę rywalom. Cóż tu się wydarzyło? Tracimy punkty. W prosty sposób Johnson trafia za dwa po tym, jak przed momentem wyrwał mu piłkę Sanders. Chciał ją wykozłować. Johnson zabrał z powrotem Sandersowi i zdobył dwa punkty, 43 do 40 prowadzi więc drużyna gospodarzy na 3 minuty i 7 sekund przed zakończeniem tej trzeciej kwarty dzisiejszego pojedynku. Kamil Łączyński, no ciężko tutaj w tym spotkaniu idzie drużynie wrocławskiej. Naprawdę, wszyscy się spodziewali łatwego meczu, ale tego łatwego meczu jak na razie nie ma. Jak na razie tutaj drużyna gospodarzy jest skuteczniejsza, jest lepsza i prowadzi 43 do 40. Już będą za chwilę zawodnicy Anwilu wznawiać grę. 43 do 40. Trzypunktowe prowadzenie. Rozpocznie zza linii końcowej Kamil Łączyński. Szansa więc na to, by drużyna wrocławska tutaj zdobyła punkty. Wiktor Sanders z lewej strony próbuje tam oszukać rywala. Sanders przymierzył za trzy. Nie trafił, ale zbiera Tanner Groves. No świetny dzisiaj, kapitalny mecz Tannera Grovesa i kolejne jego punkty. 43 do 42. A więc znów tylko jeden punkt przewagi Caledonii. 2,5 minuty do końca trzeciej kwarty. Jest przy piłce Jan Dubois. I co? I wpadła piłka do kosza, ale szpechowo teraz tam zatrzymała się na obręczy. Wszyscy stanęli, jakby ktoś na pilocie wcisnął pauzę i czekali, czy ta piłka wpadnie, czy też wypadnie z kosza. Niestety wpadła. 45-42. Kamil Łączyński. Pod kosz, zablokowany jednak Tanner Groves. I już przy piłce gospodarze próba trzypunktowego rzutu nieskuteczna, ale jeszcze jest tam Dubois i niestety będą chyba te punkty. 47 do 42 prowadzi drużyna gospodarzy, prowadzi drużyna Caledonia Gladiators z Anwilem Wrocławek na minutę i 35 sekund przed końcem trzeciej kwarty dzisiejszego pojedynku. No zupełnie ten mecz nam się nie układa. Wiktor Sanders, teraz ta akcja zupełnie nieudana, stracona piłka. I co? I przewinienie niesportowe Kamila Łączyńskiego. Niesportowe przewinienie. Będą rzuty wolne dla drużyny Caledonii. Będzie piłka z boku. Anwil dzisiaj w tym meczu nie radzi sobie najlepiej. Anwil dzisiaj w tym meczu prezentuje się słabo, to trzeba powiedzieć wprost. Tylko 42 punkty zdobyte jak na razie w tym pojedynku. No, to świadczy też o tym, że zespół wrocławski tutaj sobie po prostu w tym meczu na razie nie może poradzić, nie może przełamać tej niemocy swojej. A przewaga rywali 47-42, pięciopunktowa i jeszcze rzuty wolne wykonuje ten, o którym wspominałem, czyli grający z numerem 10 w drużynie gospodarzy. A nie, to z jedynką Jan Dubois wykonywał te rzuty wolne. No ale jest 48 do 42. I teraz piłkę jeszcze z boku mają po tym drugim celnym rzucie Dubousa
zawodnicy Kaledonii. Jest na środku boiska z tą piłką, znów Dubons. Znów rozpoczyna kolejną akcję. I teraz tutaj będą próbowali bronić nasi. Na szczęście nie trafiają zawodnicy Kaledonii. Co tam się dzieje? Trzech naszych osaczyło zawodnika gospodarzy Mura. Z prawej strony Janario Esar. Kuba Szenk wrócił na boisko. Może on poprowadzi grę Anwilu w tym dzisiejszym meczu. W końcówce trzeciej kwarty wreszcie do zdobyczy punktowej, bo jak na razie mizerny ten nasz dorobek. 48-42 punkty tylko ma Anwil, 48 gospodarzy. Kuba Szenk wchodzi pod kosz. No i nic z tego nie będzie. Kolejna strata Anwilu. Niestety stracona piłka przez Anwil. 6 punktów przewagi cały czas. I za chwilę skończy się ta trzecia kwarta. Jeszcze pół minuty w niej zostało. Na lewej stronie jest tam teraz już Dubois. On pod kosz zagrywa. Mamy przy piłce Mura. Clifton Moore nie trafia. Zebrał tę piłkę Tanner Groves do Kamila Łączyńskiego. 15 sekund. Możemy dogrywać tę trzecią kwartę. Jest szansa na zdobycz punktową w samej końcówce tej trzeciej kwarty. Jeszcze 5 sekund. Jeszcze 3. Próba rzutu Tannera Grovesa. Nieskuteczna jednak. I kończy się trzecia kwarta wynikiem 48-42, a więc w tej trzeciej kwarcie wyraźnie lepsi gospodarze. W tej trzeciej kwarcie wygrywają oni 18-11. Pierwszą wygrali 19-11. Drugą przegrali 11-20. Ta jedenastka dzisiaj tutaj w tych kwartach się pojawia. Raz po jednej, raz po drugiej stronie. Niestety w całym meczu Anwil po trzech kwartach ma 42 punkty, co jest wynikiem bardzo, bardzo słabym. I niestety tutaj po tej trzeciej kwarcie musimy sporo rzeczy poprawić, żeby można było przystąpić tutaj do kolejnego meczu, który będziemy rozgrywać w tych rozgrywkach wreszcie ze zwycięstwem na koncie. Głodni zwycięstw? Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anwil, sponsor strategiczny klubu koszykówki Włocławek S.A. No niestety po tych 30 minutach wynik niekorzystny, 42-48. Wspominałem o tym kolejnym meczu, który czeka drużynę włocławską. To już za tydzień w środę we Wszystkich Świętych. Zagramy w Rumunii. Zapraszam już też na naszą transmisję, ale wcześniej w sobotę arcyważny, arcytrudny mecz z Kingiem Szczecin. Mecz mistrza Polski z liderem i niepokonanym zespołem, czyli Kinga Szczecin z Anwilem Włocławek. Naprawdę wielu ostrzy sobie zęby na ten pojedynek. Ja szczerze mówiąc też. Nie mogę się doczekać tej soboty, nie mogę się doczekać tego spotkania z Wilkami. A my wracamy powolutku na parkiet. Za chwilę tutaj rozpocznie się ostatnia kwarta i ostatnia szansa dla Anwilu na to, żeby mieć jedno zwycięstwo po dwóch meczach. Tak jak mówiłem, porażka dzisiaj tutaj w spotkaniu z drużyną gospodarzy, porażka dzisiaj tutaj z Kaledonia Gladiators to będzie ogromna sensacja, po pierwsze. A po drugie, no, porażka, która może spowodować, że zespół włocławski straci szansę na, już tak szybko, duże szanse na zajęcie pierwszego miejsca w grupie. Tym bardziej, że dzisiaj nasi rywale, zespół Bilbao Basket, bardzo wysoko wygrywa z Sibiu, więc będzie już miał dwie wygrane. No, raczej mało prawdopodobne, żeby dzisiaj Hiszpanie przegrali, bo tamta przewaga momentami sięgała 27 punktów. Nie wiem, jakim ostatecznie wynikiem się ten mecz skończył, ale teraz źle się dzieje w naszym meczu. Niestety, bo kolejne punkty zdobywają gospodarze. Jest 50-42, a te punkty zdobywa Ian Dubois. On tutaj ma na swoim koncie tych punktów 8. I Kaledonia prowadzi 50-42. 8 punktów, 9 minut 25 sekund. Faul na graczach Anwilu, a konkretnie na Luku Petrasku. Jest więc nadzieja, że tę niemoc strzelecką z końcówki trzeciej kwarty przełamie zespół włocławski
i że włocławianie zdobędą te punkty rękami Luka Petraska. Bardzo na to liczymy, aby Luk Petrasek zmniejszył tę 8-punktową przewagę gospodarzy. Trafia Petrasek za pierwszym razem, 50-43. Jeszcze raz za chwilę Luk Petrasek. Jeszcze tam jakaś narada sędziów. Jeszcze tutaj dyskutują pod koszem o czymś sędziowie. A Luk Petrasek będzie za chwilę wykonywał kolejny rzut wolny. 50-43. I Luk Petrasek na linii rzutów wolnych po raz kolejny. Jest skutecznie. I teraz jest gwizdek sędziów. I wskazują sędziowie, że będą oglądać coś na monitorze. Zastanawiam się tylko, co będą oglądać. Wydaje mi się, że tę akcję ostatnią, w której Ian Dubois rzucał za 3 punkty, bo sędziowie zaliczyli to za 2, a domagał się tutaj trener drużyny gospodarzy, żeby sprawdzić, czy to był rzut 3-punktowy. Tak mi się wydaje, bo wskazywał na monitor trener gospodarzy i sędziowie teraz do tego monitora poszli i procedują tutaj. Długo już trwa ta sytuacja. Sędziowie cały czas się naradzają, oglądają, podglądają, przesuwają. No i zobaczymy, jaka będzie decyzja. Czy to był rzut 2-punktowy, czy 3-punktowy? Luk Petrasek swoje zadanie wykonał. 50-44. Póki sędziowie sprawdzają tam to wszystko na monitorze, bo nie zanosi się na to, żeby szybko skończyli, to ja już zaglądam w statystyki. Mecz sezonu Tanera Grovesa. 16 punktów, 9 zbiórek. Świetnie prezentuje się dzisiaj nasz center. 6 na 10 z gry, 6 na 8 za 2 i 4 rzuty wolne wykonane przez Tanera Grovesa. Jeszcze sędziowie nie podjęli decyzji. Nie martwcie się, że ja nie mówię o czymś, co się dzieje. Oni cały czas patrzą w monitor. Teraz wreszcie się podniósł ten sędzia, który tam decydował o tych przesunięciach. No i potwierdzają to, co wcześniej zasugerowali, czyli 2 punkty dopisują na konto drużyny gospodarzy, a nie 3, jak tego sobie życzył trener miejscowy. 50-44. Za linii końcowej za chwilę będą rozpoczynać gospodarze po tych punktach zdobytych przez Luka Petraska. Jest przy piłce. Teraz na środku boiska Mur. On oddaje na prawą stronę. Nie, jednak sam tam poszedł. Myślałem, że będzie podanie do Johnsona. Johnson teraz przejął tę piłkę. Zszedł do prawej strony. Czai się tam w narożniku już Dubois. Do niego podanie. Nie, jednak sam się zdecydował na akcję z lewej strony. Zawodnik gospodarzy grający z numerem 23, Lukas Paleza. Dubois. On teraz z 9 metra trafia za 3 punkty. Niedobrze. 53-44. Ta przewaga coraz większa, a czasu coraz mniej. 8 minut 44 sekundy. Na lewej stronie Kuba Szenk do Łączyńskiego. Łączyński do Petraska. Petrasek faulowany. Punkty zaliczone. I będzie jeszcze dodatkowy rzut wolny Luka Petraska, a więc też jest szansa na akcję 3-punktową w wykonaniu drużyny włocławskiej. 53-46. Luk Petrasek już na linii rzutów wolnych. Już tam patrzy, czeka na tę piłkę. Zawodnik Anwirus grający z numerem 18. Czekamy na ten paszport Luka Petraska. Chcielibyśmy, żeby już go dostał. Grał jako Polak, to na pewno w polskiej lidze otworzy nam inne możliwości rotacji. No ale teraz Petrasek trafia. 53-47 i przy piłce gospodarze fauluje Kuba Szenk i Jana Dubois. Będzie więc piłka dla drużyny gospodarzy. Z lewej strony tę piłkę do gry wprowadzał będzie Fraser Malcolm. No on krótko dzisiaj tutaj na parkiecie. Krótko może przesadziłem, ale krócej od swoich partnerów. 14 minut dotychczas spędził na boisku. Dubois
spędził 22 minuty. Zdecydowanie więcej, a teraz zdobywa punkty drużyna gospodarzy. Zdobywa te punkty Clifton Moore. Jest 55-47 dla drużyny Kaledonii. Kamil Łączyński. Łączyński tymczasem z prawej strony. Próba trzypunktowego rzutu Petraska nieskuteczna. I rozpoczynają znowu zawodnicy gospodarzy. No, lideruje tutaj zdecydowanie swojej drużynie Ian Dubose. Od czasu do czasu te piłki albo wrzucając do kosza, albo tak jak teraz świetnie podając partnerom. Lukas Palyza sprawia, że ta przewaga Kaledonii to jest już 10 punktów, 57-47. 10 punktów przewagi Kaledonii Gladiators nad Anwilem Włocławek na niespełna 8 minut przed końcem pojedynku. Ciężko tutaj idzie, ciężko bardzo idzie Anwilowi w tym spotkaniu. Zostało nam 7 minut i tylko 45 sekund do końca tego pojedynku. Czy drużyna włocławska będzie w stanie tutaj w końcówce tego meczu odwrócić losy spotkania, odwrócić jego losy i spowodować, że dzisiaj w tym meczu odniesie zwycięstwo. 9 asyst ma już w tym pojedynku Kamil Łączyński, do tego 4 zbiórki Kamila Łączyńskiego, ale bez punktu jeszcze na razie Kamil. Luk Petrasek 12 punktów, 6 zbiórek, patrzę na tych, którzy na boisku. Garbacz 6 punktów, 3 zbiórki, 8 punktów i 2 zbiórki. Kalif Young w drużynie gospodarzy 10 punktów, Cliftona Mura do tego dorzucił 6 zbiórek, a 11 punktów ma Patrick Whelan, dorzucił 3 zbiórki, 5 asyst, 4 zbiórki, 1 asystę i 4 punkty ma Kyle Johnson. I to jest na razie ta czołówka, jeśli chodzi o zawodników, którzy obecnie biegają po parkiecie. Kamil Łączyński do Petraska. Petrasek 57-47, kapitalne zagranie teraz do Luka Petraska i są punkty Luka Petraska, brawo. A szybko tutaj te punkty zdobyte przez nas. Jest 57-49, ale już szybko pod koszem włocławskim jest drużyna gospodarzy. Z lewej strony za 3 punkty próbuje Malcolm, nie trafia. I w odpowiedzi Kuba Szenk do Łączyńskiego. Łączyński jest tam na obwodzie z tą piłką. Straciliśmy ją jednak niestety i próbują znowu gospodarze podwyższyć to swoje prowadzenie ośmiopunktowe w tym momencie 57-49. Z prawej strony na półdystansie jest próba rzutu drużyny gospodarzy, ale nieskuteczna. Kyle Johnson nie trafił, Kamil Łączyński przy piłce. Teraz przechodzi tam na prawą stronę, wychodzi Kuba Garbacz po tę piłkę, oddał Garbacz do Petraska, Petrasek za 3, Luk Petrasek, brawo, 57-52, Petrasek domaga się jeszcze tam od sędziego przewinienia rywala, ale sędziowie nie gwiżdżą i o przerwę na żądanie prosi trener gospodarzy, bo tutaj gdzieś uciekły te punkty, które mieli przewagi, było ich 10, zostało 5, więc szybciutko przerwę na żądanie trener drużyny Kaledonia Gladiators poprosił Gareth Murray i teraz razem ze swoim asystentem Derylem Woodem podpowiadają swoim graczom, jak należy grać. Ja, pozwolicie, wykorzystam okazję, żeby zerknąć, jak inne drużyny. Bilbao Basket bardzo wysoko, 25 punktami, pokonało Sibiu 89-64. Uciekają więc Hiszpanie. Gdybyśmy tu przegrali, to zajęcie pierwszego miejsca no, będzie już na wstępie bardzo, bardzo trudne. Legia, podglądam też inne wyniki, pokonała Lewicę na wyjeździe. Drugie zwycięstwo Legii. Natomiast Spójnia bardzo wysoko u siebie, prawie 20 punktami, dokładnie 18, przegrało z niemieckim zespołem Niners Chemnitz. A więc ze zmiennym szczęściem dzisiaj rywalizują w Pucharze FIBA drużyny Anwilu, Legii i Spójni. Legia wygrała, Spójnia przegrała. W którą stronę pójdzie Anwil? Co zrobią włocławianie? Czy
tym dzisiejszym meczu wygrają, czy też będą musieli zaznać goryczy porażki. 57-52, 5 punktów i rozpoczyna swoją grę teraz Kaledonia. 6 minut 20 sekund do końca meczu. Z prawej strony próbują gospodarze, z prawej strony tam z tą piłką podwajani, potrajani nawet momentami, sugerował Frasunkiewicz, że był błąd kroków. Ale jeszcze jest tam próba rzutu za 2 punkty, skuteczna zresztą Cliftona Moore'a. 12 punktów ma już ten zawodnik. Szenk. 59-52. Garbacz. Na prawej stronie jest Kuba Garbacz teraz z tą piłką. Chodzi pod kosz, oddał do Younga. Young na obwód do Szenka. Szenk, ajajaj, błąd teraz. Przewrócił się Kalif Young. Nie miał komu oddać tej piłki Szenk. I w odpowiedzi błyskawiczne 2 punkty zdobywają gospodarze. Mamy więc prowadzenie znów 9-punktowe drużyny Kaledonii, bo te punkty zdobywa Clifton Moore i teraz ma 14 punktów, jakbym wykrakał przed chwilą. A więc trzeba mocno walczyć, trzeba tutaj zaciskać te kciuki za naszą drużynę, bo przy wygranej Szurne Bilbao Basket, jeśli dzisiaj przegralibyśmy w Kaledonii z zespołem Gladiatorów, to naprawdę nasze szanse na wyjście z grupy już po 2 kolejkach z pierwszego miejsca będą mniejsze niż sobie tego wymarzyliśmy i wyobraziliśmy. Trafia za 2 punkty teraz Kalif Young, to ważne. Atakują gospodarze. Z lewej strony jest Onwas. Onwas oddał teraz do Dubousa. Dubous z prawej strony. Wchodzi tam na kosz. Ale świetnie Kalif Young przejął tę piłkę. I już z nią Kuba Szenk na prawą stronę do Petraska. Ten z powrotem do Szenka. Szenk tam z lewej strony szuka miejsca. Chyba, żeby tę piłkę oddać komuś. Kalif Young jeszcze na obwód do Garbacza. Ratuje piłkę Petrasek. Garbacz na prawą stronę. Kuba Szenk za 3. Brawo Kuba Szenk. I jest 61-57 po punktach Kuby Szenka. 4 punkty przewagi ma w tym momencie drużyna Anwilu Włocławek. 4 punkty straty oczywiście ma w tym momencie drużyna Anwilu Włocławek. A Kuba Szenk w tym momencie zdobył te punkty. Bardzo ważne, pierwsze swoje w dzisiejszym meczu punkty Kuby Szenka, ale w jakże ważnym momencie, kiedy rywale odskoczyli na 9 punktów, kiedy wydawało się, że może to być taki początek końca Anwilu w tym spotkaniu, no to na nasze szczęście Kuba Szenk tą trójką powoduje, że tylko 4 oczka tracimy do rywali, a do końca meczu 4 minuty i 39 sekund. O przerwę na żądanie oczywiście poprosił trener drużyny gospodarzy. Będzie też zmiana w drużynie Anwilu po tym timeaucie zasygnalizowana. Kamil Łączyński zostanie na ławce, wróci na boisko Wiktor Sanders. I rozpoczną zawodnicy gospodarzy za chwileczkę po tej trójce Kuby Szenka. Wychodzimy piątką. Garbacz, Petrasek, Sanders, Szenk i Young. Ale to też ciekawa sytuacja, bo w sytuacji, kiedy taki kapitalny mecz grał Tanner Groves, nie korzysta z niego w ostatnim kwarcie trener Przemysław Frasunkiewicz. Tymczasem z prawej strony jest tam Wellam. Oddał do Dubousa. Na obwód Dubous. Z lewej strony Dubous. Jeszcze 3 sekundy mają na rzut. Dubous przymierzył. I co? I przewinienie będzie któregoś z graczy Anwilu. Kalif Young na Faro Alichodziciu to przewinienie popełnił. 4 minuty 14 sekund. 61-57 w tym momencie przegrywa Anwil 4 punktami, a 2 rzuty wolne wykonywał będzie Faro Alichodzic. Ważne, ważne teraz te kolejne rzuty wolne, bo tutaj każdy punkt się liczy. Nieważne, jednym, dwoma, pięcioma. Ważne, żeby ten dzisiejszy mecz wygrać.
Tym bardziej, że na wyjeździe zagramy też dwa kolejne mecze pucharowe. Plus jeden mecz ligowy. Wrócimy do Włocławka dopiero 12 listopada na mecz ligowy ze Startem Lublin. Ale teraz trafia Alichodzic i rozpoczyna Kuba Szenk. Kuba Szenk na środku, na lewo do Petraska. Petrasek do Szenka. Szenk przy piłce. Kuba Szenk wchodzi tam na kosz do Kalifajanga. A Kalifajang nie trafił spod samego kosza. Jest teraz jednak faulowany. Punktów nie ma i za chwilę będzie wykonywał dwa rzuty wolne. Szkoda, że ta piłka nie wpadła. Że ona wpadła, ale już było po gwizdku i Yang ją dobijał. 62-57. Dwa rzuty wolne Kalifajanga. No jakżeż ważne teraz te rzuty wolne. Chcielibyśmy, żeby tutaj Kalif wykonał dwa celne rzuty. I czekamy na to, co tutaj się wydarzy, jak dostanie tę piłkę w ręce Kalif Yang. Tylko 5 punktów, a za chwilę mogą być 4. Tak też się dzieje. Kalif Yang trafia. 62-58. Jeszcze jedna próba Kalifa Yanga. Z tego samego miejsca. Kalif Yang i trafia. 62-59. A więc tylko 3 punkty. A przypomnę, przed momentem było 9. Ważne, ważne teraz, żeby tę piłkę przejąć. Żeby tutaj jeszcze... Ależ blisko Sanders! Żeby tutaj jeszcze nie oddawać tego meczu. Żeby powalczyć do ostatnich sekund. Jest tam teraz na lewej stronie Dubois. On wchodzi z lewej strony, będzie rzucał z pół dystansu, przymierzył, ale nic z tego nie wyszło. I zbiera tę piłkę Luke Petrasek do Kuby Szenka. Kuba Szenk na środku, oddał teraz na lewo. Petrasek, Szenk, ależ tutaj jest teraz szansa doprowadzić nawet do remisu, gdyby udało się w takim momencie trafić trójkę. Szenk z lewej strony, oddał do Sandersa. Wiktor zrobił taką pompkę, oddał do Garbacza. Garbacz przymierzył i trafił. Remis 62-62. A więc odrobili wszystkie straty włocławianie. A więc jest szansa, znowu pojawia się na wygranie tego pojedynku. 2 minuty 52 sekundy do końca meczu. Nie trafiają gospodarze. Anvil ma szansę, żeby objąć prowadzenie w tym meczu. Ależ tam szaleństwo w sektorze za ławką Anvilu. Tych prawie 100 osób, które przyjechało do Szkocji tutaj z całej Wielkiej Brytanii. Szenk za 3. Ależ wyskoczyła ta piłka z kosza pechowo. I rozpoczynają gospodarze kolejną akcję swojego zespołu. Zobaczymy, jak potoczy się ta akcja. Jest faul w ataku. Kto tam faulował? Prince Onwas. On faulował zawodnika Anvilu. 62-62. 2 minuty 21 sekund do końca pojedynku. I taki błąd, faul zawodników gospodarzy. Co się tutaj będzie działo w kolejnych minutach? Wreszcie mają wiele powodów do radości ci kibice, którzy przybyli tutaj do hali Caledonii Gladiators i będą próbowali jeszcze w tej końcówce głośniej dopingować, choć przez cały mecz znakomicie dopingują drużynę włocławską. Tymczasem nieudana akcja Anvilu, zbiera jeszcze Kalif Yang, oddaje na obwód do Garbacza. Garbacz jednak nie trafia. I przy piłce jest teraz na lewej stronie Wella. Patrick Wella, 11 punktów, 31 minut spędził na parkiecie. W Anvilu na tą chwilę na parkiecie jest jeden gracz, który 30 minut przekroczył, Kuba Garbacz. A spod kosza teraz nie trafia tam, jednak dobija po swoim rzucie jeszcze Clifton Moore. Już mówiłem, że nie trafił, a on jeszcze gdzieś tam wyłuskał tę piłkę. I o przerwę na żądanie prosi tym razem Przemysław Krasunkiewicz. Została minuta i 44 sekundy do końca pojedynku. I drużyna Anvilu musi znów odrabiać straty. Drużyna Anvilu musi znów w tym meczu tutaj próbować to wszystko, co straciła, teraz odrobić. A 2 punkty to niewiele, ale czasu też niewiele. Minuta i 44 sekundy. Jakżeż ważne tutaj te kolejne minuty będą. Pozwolicie, że zerknę w statystyki. Patrzę na te statystyki drużynowe. Drużyna Anvilu
38% skuteczności, rywale niewiele lepiej, 42. My trafiliśmy 21 z 55 rzutów, gospodarze 24 z 57. Anvil zanotował w tym meczu 15 rzutów dwupunktowych, 6 rzutów trzypunktowych i 14 rzutów wolnych. Gospodarze 17 rzutów dwupunktowych, 7 trójek i 9 rzutów wolnych. Jeśli chodzi o zbiórki, 31 gospodarzy, 25 w obronie i 6 w ataku i 39 Anwilu, 27 w obronie i 12 w ataku. Jeśli chodzi o indywidualne statystyki, to 10 asyst w tym meczu zanotował Kamil Łączyński. Do tego dorzucił 4 zbiórki, ale co ciekawe, Kamil nie ma punktu. A Tanner Groove z tymi 9 zbiórkami cały czas na koncie. No dobrze. Wracamy na parkiet, przegrywamy 2 punktami, trzeba, nie ma wyjścia, trzeba teraz zdobyć punkty, trzeba teraz walczyć o to, żeby odrobić te 2 punkciki straty. Może tutaj w tej akcji się uda. Jest Victor Sanders, on teraz na rozegraniu. Victor Sanders schodzi teraz do lewej strony, oddał do Younga. Young przekazał piłkę Szenkowi. Szenk do Petraska, Petrasek faulowany pod koszem. I będą 2 rzuty wolne Luka Petraska, a tym, który faulował, był Prince Onwaz. Za chwilę Petrasek powędruje więc na linię rzutów wolnych i będzie drużyna wrocławska miała szansę na to, żeby doprowadzić tutaj do remisu. Luk Petrasek dobrze wykonuje rzuty wolne i cieszyć się tylko należy z tego, że to on te rzuty wolne wykonuje. Już Luk Petrasek jest na linii rzutów wolnych. Oby dwukrotnie Petrasek trafił. Oby tutaj no nie było wątpliwości, że jest graczem, który dobrze te rzuty wolne wykonuje. Luk, Petrasek głośno na trybunach. Rozpocznie Petrasek za chwilę. Petrasek, pierwsza próba. No te cheerleaderki tam pod koszem robią co mogą. Ale Petraskowi za pierwszym razem nie przeszkodziły, bo ten punkt zdobyty. 64-63, jeszcze jedna próba Luka. Oby teraz było także celnie, oby teraz także było skutecznie, bo została już tylko minuta i 31 sekund. A nietrafienie będzie oznaczało, że będziemy w tym meczu przegrywać. I tak też się niestety dzieje. Gwizdek sędziów. Nogą dotykał któryś z graczy Anwilu. A więc będzie piłka dla drużyny Kaledonii. 64-63 prowadzą w tym momencie zawodnicy szkockiej drużyny. 64-63. Nie wznawiamy jeszcze tego ataku. Co ciekawe, Anvil w tej części meczu ma tylko 2 rzuty wolne. Rozpoczyna Dubois kolejną akcję. Dubois, naprzeciwko niego teraz wysoko tam wyszedł zespół Anwilu. Naprzeciwko niego wysoko wyszedł Kuba Szenk. Dubois wchodzi na kosz. Nic z tego nie będzie, zablokował do Karifianki. Przejmują piłkę włocławianie. A więc na lewej stronie Kuba Szenk do Sandersa. Sanders. Cały czas, coraz mniej czasu. Minuta ostatnia się zaczęła. Petrasek nie trafia do kosza niestety i będzie piłka dla drużyny Kaledonii. 47 sekund zostało do końca meczu. Bardzo trudna sytuacja Anwilu, bo piłkę mają gospodarze. Jak trafią, to może być bardzo, bardzo tutaj niewesoło. Jest przy piłce Dubois z lewej strony i mamy przewinienie Kuby Szenka, ale możemy zrobić, bo tak jak mówiłem, jest niewiele tych fauli na koncie Anwilu. Anwil ma 2 przewinienia, teraz trzecie, więc nie będzie rzutów, będzie piłka dla drużyny gospodarzy, ale z boku. I jest teraz przy piłce tutaj z lewej strony już grający z siódemką Fraser Malcolm. Co się tutaj będzie działo? 39 sekund. Zły to mecz Anwilu, to mogę powiedzieć wprost z pełną świadomością. To spotkanie wyglądało źle, nie trafia teraz za 3 zespół gospodarzy, zbiera Petrasek. 30 sekund zostało, czy Anwil będzie w stanie tutaj wygrać ten pojedynek?
Kuba Szenk, Kuba Szenk. 15 sekund do końca akcji. Ależ tutaj jest niebezpiecznie źle, bardzo źle. Petrasek traci piłkę pod koszem i faulują teraz nasi, nie przerywają tego sędziowie. Zupełnie tutaj pogubili się wszyscy na tym parkiecie w tej obronie. Garbacz tam pokazuje, że wcześniej faulował, ten gwizdek powinien być wcześniej, ale będą mieli piłkę znowu z boku zawodnicy gospodarzy o przerwę na żądanie. Prosi Przemysław Frasunkiewicz. 64-63. Piłka będzie na pewno dla drużyny gości. A jeszcze przewinienie techniczne otrzymuje Kamil Łączyński. Jeszcze przewinienie dla Kamila Łączyńskiego techniczne. No niedobra ta sytuacja. Tak przynajmniej mi się wydawało z tej sygnalizacji sędziów. Tak, potwierdzone teraz widzę w statystykach ten faul techniczny Kamila Łączyńskiego. 5 sekund do końca. Gladiatorzy prowadzą jednym punktem. Gladiatorzy będą mieli rzut wolny za faul techniczny Kamila Łączyńskiego. Potem rzut wolny za ten faul, który popełniła nasza drużyna, a dokładnie to Kalif Young. I niestety na 5,3 sekundy przed końcem to może być moment, który zdecyduje o tym, że Anwil popełni drugie przewinienie, a Kamil Łączyński usunięty do szatni teraz przez sędziów, bo miał już przewinienie niesportowe w tym dzisiejszym spotkaniu. I musi obejrzeć końcówkę tego meczu z szatni, czyli po prostu nie zobaczy tego, co się tutaj wydarzy. A rzuty wolne wykonują gospodarze. Pierwszy jest celny. Rzucał ten rzut wolny Palyza. No i teraz jednak nie będzie rzutów, będzie piłka z boku. Jeszcze tam sprawdzają sędziowie, czy Kamil Łączyński na pewno udał się do szatni. 65-63 i ta piłka z boku dla drużyny gospodarzy. No nie, to bardzo źle tutaj to spotkanie nam się układało od samego początku. Naprawdę bardzo źle. No i czekamy teraz tutaj na tą końcówkę. Czy drużyna włocławska da radę odrobić straty w tej końcówce pojedynku? Wyprowadzać będą tę piłkę z boku, a konkretnie czynił to będzie Fraser Malcolm. Malcolm jeszcze nie rozpoczyna, jeszcze tam podglądają sędziowie cały czas, czy Kamil Łączyński jest w szatni. Tak, aż udał się jeden z sędziów tam do tego wyjścia. Tymczasem Malcolm jest przy piłce z lewej strony. On będzie ją do gry wprowadzał. No i teraz przeszkadzają nasi. I co? Kto wybijał? Kto wybijał? Luke Petrasek czy Lukas Palyza? No myślę, że tutaj nie ma w ogóle żadnej dyskusji. W takich sytuacjach sędziowie powinni to sprawdzić. Sędziowie powinni to sprawdzić. Domaga się tego Frasunkiewicz. Nie wiem, czy Przemek nie wykorzystał już wcześniej możliwości challenge'u, ale mam wrażenie, że sędziowie teraz po tej naradzie pójdą do monitora i to obejrzą, bo przyznam szczerze, nie podjąłbym się decyzji tutaj, mimo tego, że dobrze widziałem to z przodu te akcje, gdzie tam Palyza i Petrasek tej piłki dotykali, ale nie mam kompletnie zielonego pojęcia, który z nich piłki dotykał ostatni, bo oni obaj tam z impetem po tę piłkę ruszyli na stojąco. Oglądają kibice tę końcówkę, wiedzą, że jeśli piłkę będzie miała ich drużyna, to to zwycięstwo będzie na wyciągnięcie ręki, a jeśli piłkę będzie miał zespół włocławski, to trójka da nam zwycięstwo. Bo zostały 4 sekundy i 60. Co się tutaj wydarzy w tej końcówce? No fatalny mecz w naszym wykonaniu, to muszę przyznać szczerze, dawno nie widziałem w tym sezonie tak słabo grającego Anwilu, to trzeba przyznać. I bez żadnych ogródek powiedzieć, tak to podsumować. No, zaledwie
37% skuteczności, bo trafiliśmy, tak jak mówiłem, 15 dwójek, 6 trójek z gry. Mówię oczywiście o skuteczności z gry, ale w ogóle sporo, też 6 nietrafionych rzutów wolnych, to też ma swoje znaczenie. Czekamy, czekamy. No będą mieli sędziowie trudny orzech do zgryzienia, bo tutaj nie ma w tej hali zbyt wielu kamer, nie ma w tej hali zbyt wielu możliwości do popodglądania tego wszystkiego. Jest ta jedna główna kamera plus te za koszem, ale no, z tych za koszem to nie wiem, czy cokolwiek uda się wychwycić w tej sytuacji, bo to było tutaj przy linii bocznej. Myślę, że sędziowie będą mieli naprawdę, naprawdę trudną decyzję do podjęcia. No nie chciałbym być teraz w ich skórze, bo to jest ogromna odpowiedzialność. Od tej decyzji zależeć mogą losy tego meczu. Tak jak powiedziałem, przecież tutaj kto dotknął? Kto dotknął tej piłki? Czy gospodarze, czy goście? Bardzo długo trwa ta analiza. No, jeśli sędziowie nie są w stanie określić, taki jest przepis, na podstawie powtórki, to podtrzymują decyzję, która została podjęta na boisku. A ta decyzja jest dla nas niekorzystna, bo pokazuje, że piłkę mają gospodarze. Co tutaj się wydarzy? Co tutaj się wydarzy? Dla kogo ta piłka? Kto będzie rozpoczynał z lewej strony? Mistrzowie FIBA Europe Cup z poprzedniego sezonu? Czy nieznany nikomu jeszcze przed losowaniem w Polsce zespół Caledonia Gladiators? Piłka dla gospodarzy. No, więc to zwycięstwo wymyka nam się z rąk coraz bardziej. Pewnie będzie szybki faul, pewnie będzie próba tutaj zabrania tej piłki, ale jeśli się nie uda, to będzie pewnie szybki faul. I już rozpoczyna Fraser Malcolm. I jest faul Luka Petraska. A teraz sędziowie sprawdzać chyba będą, czy nie był to faul niesportowy, bo no, Luke celowo faulował rywala. Natomiast zobaczymy, jak to wszystko się ułoży, jak ta końcówka meczu będzie wyglądać. Nawet jeśli to jest zwykły faul, to i tak dwa rzuty wykonywał będzie Lukas Palyza. No i zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Lukas Palyza, dwa rzuty wolne. Jak trafi dwa, to jest po meczu. Ale on pierwszego nie trafia. Pierwszy rzut wolny jest niecelny. Nie wiem, czy Przemysław Frasunkiewicz ma jeszcze czas, czy jeszcze może poprosić o przerwę na żądanie. Jeszcze jedna próba Palyzy. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Zostanie Anwilowi, nawet jeśli trafi rzut wolny drugi, to zostanie Anwilowi około 4 sekund na to, żeby przeprowadzić akcję na dogrywkę. A może nie trafi dwóch, ale wtedy nie będziemy mogli wziąć czasu, tylko trzeba będzie szybko tę akcję przeprowadzić. Lukas Palyza, druga próba zawodnika gospodarzy. I tym razem jest skutecznie, a więc 66-63 i o przerwę na żądanie prosi trener drużyny Anwilu Włocławek Przemysław Frasunkiewicz. Kto weźmie na siebie w takim meczu rzut na dogrywkę? Kto weźmie rzut na dogrywkę? O, teraz tutaj mieliśmy szczęście przy tej akcji, o Petrasek próbując zbijać tę piłkę. Gdyby ją dotknął, to zaliczyliby dwa punkty gospodarzom sędziowie. A tak 66-63 i Frasunkiewicz ma swoją drużynę przy sobie. I teraz tutaj zobaczymy, czy drużyna Anwilu będzie w stanie wykonać rzut, który da nam dogrywkę i będziemy mogli walczyć dalej w tym pojedynku. Już przypomnę, bez Kamila Łączyńskiego, bo Kamil za faul niesportowy, a potem techniczny, opuścił plac gry. 66-63. Obie drużyny przy swoich trenerach, obie drużyny przy ławkach rezerwowych, obie drużyny teraz wiedzą, że od tego rzutu zależy, czy już się ten mecz skończy, czy drużyna jedna i druga będą mogły grać w dogrywce. Sędziowie już proszą ich do siebie
I co tutaj się jeszcze będzie działo? Jeszcze na parkiecie są cheerleaders. Jeszcze na parkiecie są dziewczyny. Chociaż tutaj i chłopaki tańczą w tym zespole. Jak rozegra to Anvil? I czy będzie miał jeszcze szansę na pierwsze zwycięstwo w tegorocznych rozgrywkach FIBA Europe Cup? Z prawej strony przy piłce Kuba Szenk. Zupełnie w drugiej połowie nie oglądamy Amira Bela. Kolejny słaby mecz tego zawodnika. A z prawej strony przy piłce jest Kuba Szenk. Szenk, jak to rozegramy? Garbacz, ależ go tam mocno przykryli rywale, nie było faulu. No i nie ma zwycięstwa, jest po meczu. 66-63, drużyna Caledonia Gladiators jest sprawcą chyba sensacji niewiarygodnej dla ich kibiców, bo tam szaleństwo na trybunach w tym momencie. Kto by się spodziewał, że zespół, który miał być chłopcem do bicia, zespół, który miał być tym najsłabszym w naszej tabeli, w grupie, po dwóch kolejkach będzie miał dwa zwycięstwa i na rozkładzie zwycięzcę FIBA Europe Cup. 11 punktów Ian Dubose, 2 punkty Fraser Malcolm, 16 Clifton Moore, 10 Lukas Paliza, 11 Patrick Whelan, 5 punktów Faro Alichodzic, 4 punkty Kyle Johnson i 7 Prince Onwas. A w drużynie Anvilu 9 punktów Kuba Garbacz, 16 Tanner Groves, którego w ogóle nie oglądaliśmy w drugiej połowie spotkania, w tych decydujących momentach oczywiście, spędził 16 minut na boisku. Luke Petrasek także 16 punktów, obaj panowie mają też po 9 zbiórek na swoim koncie. Wiktor Sanders 3 punkty, Kuba Szenk 3 punkty, Janari OSR 3 punkty, Mateusz Kostrzewski 1 i Kalif Young 12, do tego 5 zbiórek. Dziękuję bardzo, w sobotę zapraszam na 17.30 mecz ligowy z Kingiem Szczecin, ale przygoda nasza z pucharami może w tym sezonie się skończyć dużo szybciej niż wszyscy tego oczekujemy. Do usłyszenia, dobranoc, w słabych humorach się żegnamy, no ale tak to czasami bywa. Głodni zwycięstw? Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu koszykówki Włocławek S.A.